Cześć, jestem konstruktorem w firmie CNC71, a dzisiaj pokażę Wam proces powstawania naszego najnowszego prokitu do Toyoty GT86. Proces projektowania rozpoczynamy od skanowania podwozia auta. Wyznaczamy główne punkty geometrii, takie jak górne mocowanie amortyzatora, mocowanie wahacze, ułożenie magla oraz zwracamy również uwagę na nadkole oraz wszystkie punkty, które mogą powodować kolizję. Gdy mamy najważniejsze punkty, rozpoczynamy pracę nad geometrią wahacza oraz zwrotnicy. Tworzymy geometrię tak, aby zachować najbardziej optymalne parametry jak camber, caster, KPI, mechanikę trail oraz starannie dobieramy Ackermana. W oprogramowaniu CAD mamy pełne ruchome złożenie, gdzie dowolnie możemy zmieniać położenie listwy magla oraz zmieniać punkty wahacza oraz zwrotnicy. Pozwala nam to na sprawdzenie parametry dla dowolnego kąta skrętu, co pozwala jak najlepiej odwzorować warunki podczas jazdy driftem. Przy tworzeniu geometrii posiłkujemy się również specjalnym oprogramowaniem do kinematyki. Dzięki niemu jesteśmy w stanie przetestować wiele koncepcji i konfiguracji oraz widzimy na wykresach, jak one na bieżąco wpływają na przykład na camper game podczas jazdy. Kolejnym etapem jest tworzenie modelu bryłowego do obliczeń wytrzymałościowych metodą MES. Dzięki naszemu doświadczeniu jesteśmy w stanie zasymulować cały zakres działania sił podczas pokonywania zakrętu. Dokładne obliczenia pozwalają nam na jak najlepszą optymalizację części, jeśli chodzi o masę oraz o wytrzymałość. W obliczeniach MES również sprawdzamy, gdzie gromadzi się energia, na przykład podczas skrajnego przypadku, jakim jest kolizja. Widzimy, w którym miejscu części ulegają deformacji. Zależy nam na tym, aby w pierwszej kolejności nie uszkodzić mocowań podwozia, lecz części, które łatwo wymienić, na przykład podczas weekendu wyścigowego. Podczas projektowania tworzymy wiele iteracji obliczeń kinematycznych oraz wytrzymałościowych, gdzie na przykład w tym projekcie było około 20 symulacji wytrzymałościowych dla zwrotnicy oraz około 25 dla wahacza. Następnie tworzymy wykonawcze modele blach giętych oraz elementów toczonych oraz frezowanych. Blachy są cięte na laserze oraz gięte na giętarkach CNC, a pozostałe elementy są wykonywane na obrabiarkach numerycznie sterowanych. Również projektujemy oraz wykonujemy skomplikowane stanowiska spawalnicze, których głównym zadaniem jest przyspieszenie procesu spawania oraz przede wszystkim zachowanie wymaganej dokładności, jeśli chodzi o poszczególne elementy, aby nie stracić punktów geometrii. Ale o tym więcej pokażę Wam bezpośrednio przy naszym stole spawalniczym. Jesteśmy już przy naszym stole spawalniczym. Mamy uszykowane wszystkie blachy, które wchodzą w skład zwrotnicy. Też elementy frezowane pod wymiar. Oraz samo stanowisko spawalnicze, w którym mamy przede wszystkim kolumny, które unieruchamiają punkty, które są najważniejsze do geometrii zwrotnicy, czyli górne mocowanie amortyzatora, mocowanie drążka kierowniczego oraz mocowanie wahacza. Teraz zobaczycie, jak się to szybko składa. Tak wygląda nasza świeżo pospawana zwrotnica, to Toyota GT86. Taka zwrotnica jest gotowa do ubrania w osprzęt, czyli do wszystkich, do piasty, tulejek, do montażu wahaczy. Jesteśmy w stanie przeprowadzić pierwsze testy statyczne, czyli zamontować na auto i pomierzyć wszystkie parametry, czyli kąty skrętu, jak się zachowuje camber, caster oraz sprawdzamy, czy nie występują żadne kolizje. Gdy taki test przejdzie pozytywnie, to wtedy jest gotowa, taki prokit jest gotowy do testów dynamicznych, czyli po prostu wjeżdżamy na tor i sprawdzamy wytrzymałość oraz inne rzeczy. A jeśli jesteście ciekawi, jak wygląda nasza dalsza praca nad na przykład takimi prokietami kolejnymi, obserwujcie nas na Instagramie, obserwujcie nas na YouTubie, gdzie pojawiają się kolejne zdjęcia, filmy, więc bądźcie na bieżąco.